Siemaneczko, drodzy widzowie, ze mną jest Kuba. Siemano. I dzięki Kubie, a może, no powiedzmy, dzięki niemu postanowiłem, że to będzie odcinek, część pierwsza, jak markujemy sobie Chieftaina. Czy będziemy markować Earl'ego? Nie wiem. A czemu to dzięki Kubie? No bo nie chciało mi się markować, ale Kuba takie głupoty robi, że to jest śmieszne. Mam nadzieję, że jak teraz nagrywam to nie skończy śmieszkować. Oczywiście, że skończę. Oby nie. On teraz pomaga 100%. Bo się przejdę. Jakby co, wodę mam na uspokojenie. Tak. Więc jest dobrze. Jedziemy na prawo? Jedziemy na lewo. Pod lodowy chcesz wyjeżdżać? No oczywiście. Lodowe mają ulubione ciągi, ale nie, więc spróbuję chyba. Nie no, dawaj, beczki tam pojadą na prawo. Ostatnie, to... No, beczki mają, dobra, nie patrzę na tak, że na prawo. Taka kurwa, tak mało jeździ. Dobrze mnie słyszysz? Czy za głośno, za cicho? Dobrze cię słyszę. Brum 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 brum. Czekaj, ile tam już procent masz? Ile tam już masz procent? 45. O. I tak tam niektóre procenty ja sobie między odcinkami powbijam, więc... Tak, bo ci chyba wbiję. Wiem. Patrz na minimapę. Beczki tutaj! Zawracamy. W tym zwrotem. Ale nie, chodź zawracamy. Nie no, ale tam byśmy... Nie no... Nie no, to już beczki jadą i siódmy jeszcze bardzo do pomocy. Ale nie zapomniałeś, że ja muszę grać na wieżę. No to wiesz, jak oni nas... Ty jadą, to wiesz. I my już straciliśmy cenny czas, żeby tutaj coś zrobić. No bo oni by nas przepchali prędzej czy później, no. No jeszcze 430 by tam stoi, no to raczej to by nic nie wypaliło. Nie wiem, wracamy. Ja zjadę sobie tutaj na dół i... Tak, oni mordownie pusto mają, tam jest wszystko. Bo nas przepchali. Ej, to co, to... Ej, dawaj, ustaw się gdzieś tutaj, ja zjadę na dół i będę spotował, nie? Mhm, dobra. Tylko nie wiem, czy tutaj wyjechać, czy bardziej tam dalej jeszcze. Tak na C5, no. Jak myślisz, tu czy... Nie, zostań. Ej, dobra, już za późno. Stąd spoty, wiesz. Mhm. Moje spota mam. Dobra. No i co mnie pingujesz, no? Że tam mam jechać? Nie, podziękuję bardzo panu. Aha, zwolę ja Isowi, okej. Beczunia. Beczunia. Bata do mnie wali. Zabijcie tą beczkę! Te beczki coś zrywają. Ta beczka się toczy. Ty, może dobiję. Ale coś mało asysty dostałem. Lubię jej nie dobiję. Bardzo mało asysty dostałem. Masz winowajcę swojego, który cię spotował. Tylko że muszę... On sobie czeka, może będę miał. A ja zmienię pozycję, bo ta miejscówka jest kiepska do spotowania. Przynajmniej teraz. Czekaj, może obleczkę zdajemy. A dobra, doprzedziłeś się. Wolę ja. A co, zabrałem ci pocisk? No, nie. To ja... dobrze. To WZ-a. No właśnie, WZ-a. Dobra, weszło. Tylko kurde, coś... Skała mi przeszkadza. No chyba jeszcze jedna w nią. Ta, weszło. No, chyba, że nie przebiłem jakiejś trafy. No, lodówka, no lodówkę ściągnęła za to na 1000. Skawaj się tam, Rafał. Właśnie zdążyłem użyć naprawiaczki, dobrze, że ją miałem. Tam Altek do ciebie. Ja go nie trafiłem za rowery. Spudłowałem. On będzie mnie klepał w to, jak pilnuj tej beczki, nie? Beczki pilnuj. Tylko nie wiem, czy ta beczka od drugiej manki nie wyjedzie. Ty, ten Altek... Ty, a ja trafić nie mogę. Tylko pojemnie, co ten Altek chce zrobić. Tak to już byłby martwy, ten testolte. Jasne, arcioszka. Druga arcioszka. To druga? Najwidoczniej jestem bardzo atrakcyjny, skoro dwie arcioszki się aż zainteresowały. Mhm. Tylko, że
Kurde, jakby to za tym szło spotkać, to fajnie by było. O, jest beczka, 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 beczka. Za skałą mam. Mam piksel, który mogę sobie... Ty, on wylogował się, czy...? Co, jak się mnie... Ty, on się nie rusza. No strzela normalnie. Tylko, że on stoi mimo tego, że go bije, nie? Wiesz, no tacy są gracze. No dobra, ruszył się. I to było dobra, to dopiero potem jeszcze odzupadził, no. Czekaj, może... Dobra, muszę zmienić pozycję, bo coś... Czekaj, bo robię głupotę. Aż za tą chwilę. Bo coś czuję... pocisk artyleryjski lecący w tą stronę. Nie mam naprawiaczki jakby, co? Nie mogę. Jeśli tą beczkę podtrzymać coś. Nie. Ale właśnie ja się tak przestawiam teraz, żeby ją mieć na muszce, nie? Więc... Rób to, co tam chcesz zrobić. Ja się już nim zajmę, a raczej postaram się. Ile mam 400 HP? O, tutaj stoi. Odbiłem się! Rykoszet! Uratowałem cię, widzisz? Dzięki, dzięki. Marka się nie spadnie. Cicho! Bo w depresję wpadnę przez te markowanie. Spokojnie. Tyle, ile razy ja się wkurzyłem, jak ja czołga markowałem, to... Nice. Dobra, leży. O, lodóweczka. O, musi zbyt. Cofnie jeszcze. Nie, ma i się nie cofnie. Co ty? Kto mądry z bezpiecznej miejscówki będzie uciekał? Zdrowia może tego bata. Ładować hajki na tą 105. Nie wiem, jak ta 105 właśnie hajki przyjmuje. 105. Co za 105? No, kolosuje cię. Masz 105. Ze zwykłych strzałem, ze zwykłych. Nie, nie, nie będę ryzykował, wiesz? No, no. Lodówka. Lodówka. Zamroziła twoje HP. Dokładnie. Może ja nie wiem czemu oni po prostu... Już są... Tego nie wiem. Coś czuje artylerię. Artylerię czuję. To mi się nie podoba. A tam w ogóle HP nie mają. Na mordowni nie mają HP? No, czy samo ogryski są oprócz z tego na full. A to pewnie jeszcze jego dostoi z tyłu. Tam, gdzie ty zginąłeś, jest... Można przejechać, czy nie można przejechać? Do następnego kamienia? Do strada raczej. Nie, 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 chcę w ten wjazd wjechać sobie. No to nie, raczej nie. Czekaj, czekaj. A co, ty blokujesz? Bo tak nie widzę. Czekaj. Znaczy, nie, blokować nie blokuję, tylko po prostu bo tam się na przestrzale. Dobra, raz, dwa, trzy, wdech. No to... Podłogę, znaczy odwrotnie. Dobra, to była próba, rozgrzewka teraz. Jak go dostoi, wiesz co? Możliwe, że lodówka się przestawiła. O, masz znaczy, to. 105! Lodówka i tak by cię zawiła. Nie, no, nie, lodówka nie. Gdzie to 105? Nie wiem, tu gdzieś w krzaku przede mną jest. No. Dobra, to całe. To no teraz... wiesz, musimy czekać, bo to jest... A, no, markowanie czołgi. No, Chieftaina, więc pooglądamy sobie innych, ale nie komentujemy, Kuba, żeby nie było. Niech ci będzie. Nie komentujemy. No, niech ci będzie. Tylko no, szkoda, że ta 105 musiała w krzaku stać. No, niestety, dobrze zrobił. Co? Czekaj. Ile ten HP ma Batchat? Fulla. To wiesz, to, ja, to tak czy siak bym zginął w takim razie. Oddałbym jeden strzał i elo, do widzenia, do garażu. A na kogo tu by się przyrzucić? A na STB. Pink Panda będzie miał specjalistę, może. Będzie raczej na pewno kart, nie złożę. Ale ty, miałeś się komentować. Ale nie komentuję jego gry, tylko mówię, że będzie miał specjalistę. Komentujesz. Samo to już. W sumie, co racja, to racja. Poirytowałeś mnie aż tak, że muszę nową wodę sobie nalać do kubka. Czekaj.
Jeszcze muzykę bym sobie włączył, ale... To mi FPS-y wtedy spadną podczas nagrywania. Po co muzyk? No wiesz, mi się najlepiej gra jak mam wodę do napicia się, koło siebie oczywiście. Jak muzyka jeszcze leci, jeszcze taka którą lubię, nie? Więc wiesz... O, słuchaj... Tych wszystkich czołgów, o Jezu... Co wszystkich czołgów? No czołgów, słuchaj dźwięków, nie wiem... Z wysołów... Warto, no znaczy bardzo tutaj chyba warto. Czy obiekt strzelił? Czy... GW, GW! Upnij mu! No, łupnął. Znaczy... No niestety, no trafił, no. Chyba no trafił, tak, ale... Nie takie łupnięcie miałem na myśli, ale... Drodzy widzowie, oklaski dla pana STB1, Pink Panda za specjalistę, a może kto wie, może mu się uda jeszcze 8 fragów. Ridley'a Water... Ridley Walters czy Waters? Walters, dobra. Ale miałem się komentować i tak. Przynajmniej Kuba, ja to nie jak niektórzy. Nie będę mówił HGKGKKPDDALA. Bez tego A. Ala, no. No. Nic tutaj nie mam, to po prostu tak się złożyło. Jak ten. Jak ktoś spudłuje. I ten ktoś go wyzywa, że spudłuje. Ja? Sam się przyznałeś, okej. Okay. Ja? Sam się przyznałeś, okej. Okay. Ale że nie? Kurde, w sumie ten facet też może to ugrać. Sam teraz to dałem szybki przeładunek to. Jakby kon się postawił. Minus 2. Minus 3. 4. Wygrał. Miałem się komentować. Ale trzeba docenić to, że chłopak dychą 8 fragów zrobił na dychach. Trzeba to jakoś ocenić, więc w komentarzu gratulacje dla tego pana. Albo w wocie napiszcie mu po prostu. Już mu piszę. Moje ulubione słowa. Albo nie. Kubuś. Co? Nic nie powiedziałem. Tak akurat coś damage'a mało zrobiłem, ale dobra. Ja nie zrobiłem wcale więcej. Ile on zrobił? Przy 8 fragach? 5,5 to mało. To ładnie. Wiesz, ja zrobiłem niecałe 3000, więc ja się nie powinienem odzywać w ogóle. 45-65, więc wiesz, tak średnio bym powiedział, średnio. A, u mnie, czekaj. Ja muszę sobie zobaczyć. Kuba walczy o trzecią, nie? Jakby ktoś nie wiedział. No jeszcze daleko do tego. To u mnie daleko będzie. Miałem sobie kupować drugą dziewiątkę albo dychę, a markuję sobie chieftaina, no po prostu... Przepraszam. No co? Coż dobrego w końcu robisz? Pojechałbym sobie na środek postrzelać, wiesz? Na środek, mówisz? Tylko nie wiem, jakie będę miał wsparcie. Pewnie na mnie liczysz, co? Bardziej, wiesz, martwię się o to, ile no czołgów od nich pojedzie. Mógłbym co prawda na Mordownię pojechać, ale tam zbytnio na wieżę sobie nie pogram. A na wodę to tym bardziej sobie nie pogram, nie? Więc... Inaczej, może na Mordownię pograłbym, ale nie wiem, jak tam się gra. Ja tam prawdopodobnie nigdy nie jadę. Chyba, że na twierdzy. No to wtedy się jedzie, ale tak to... No Chiefem, bo w środę sobie skrapo zrobić, to. Chiefem, bo w środę sobie skrapo zrobić, ale no dobra. Wiesz, jak tak 705 będzie się kontować, to nic jej nie zrobię. A ona mi zrobi, to nawet na hajekach, więc... A no, w sumie era hajeków, no to... Znaczy, meta nowa w gierce. Dobra. Super.
Super, po prostu super. Po to wjechałeś na tego gila? Tak! A to nie lepiej ci było od dołu bardziej? Wjechać? Jak od dołu? No od dołu. Dołem tym. Mm-mm. Tak mnie ten tego z jednego powodu. To czołg mieli. Bo by mnie tam zablokował czołg. No to ten damage robię. Mam nadzieję, że opłaci się wjechanie tutaj. No po tej stronie, no... Tylko wiesz, zostało mi 576 HP, to jest jeden strzał dla E4. Jestem na jeden strzał od E4. Dobra, tam się muszę być nowe, na co skrapy wyjedzie, nie wiem. Jakby co słyszycie brata jego? Nie mojego. Żeby było jasne. Opasno, wyjechać nieco. No. To samo u mnie, wiesz? Kurde, co, że wodę odpuściliśmy. A, nic nie ma. Ta, wszystko tam jest. O, poczekaj, to na podzem chyba można wyjechać. O ile tam nic nie będzie. Ta szpurka tam, no to w sumie co to niby jest, niby te czołgi wyspotowałem. Ale nic nie widzę. Wszystko mi przejeżdża. Mogę cię tę pieczpórkę wypchać, jak chcesz. Nic to mi nie da, wiesz? No, nie wiem, czy jak się nie ruszę, to nie dostanę od E4. No, bo od swojej arty dostałem, czy ja dobiję ci ją. Dobrze, ja stoję tutaj, gdzie stałem. I marnuję czas, niestety. No cóż. Te dobre bitwy... Minęły. Lodowa ściągnęła prawie za tam 1200. Kogo? Obiekt 804. No, celowany. Nie przebił. A ja nie przebiłem E4 w boczek. Dobra, dobiło to już chyba. No, rzeka dobije. Kurde, wszystko już po tamtej stronie jest. 2000 jeszcze... dopiero. Ale jeszcze pół teamu wyspotowanego nie mają. Z czego dwa czołgi to jest arta. Ale cóż. No, myślałem, że mi wolej wejdzie. Macie buzotę. Po moim spocie. Strzelać. To mnie nie spotnął. Uciekam, zdążę, nie zrywając. Teraz jest spotnął. Arto też strzel. Przepraszam pana, ale pan blokuje mi drogę. Proszę jaśnie pana, hrabiego. Znaczy, ugota tutaj. Co jeszcze? No, arty sobie spotowane nie są. Co to za to? Wyjeżdża do nas? Nie, ona po prostu się tutaj tak skampiła. To czekaj, to ej, będę... Chyba jest. Tak, tylko... O! Jest! Znalazłem przestrzał. Mały, ale jest ten przestrzał, tylko że... Dobra. Leży. No, 3200. Szału to nie robi. Spadłowa! Spadłowa! Nie trafiłem arty. Co spadłowa? Dostałem od dwóch art. A wiesz, cieszę się z tego, że żyję. Grasz ci w tym. Nie, bo ten T541 tam obok mnie był. Czekaj, żeby cię ten ubot nie dobił, albo woli będę strzelić. Czekaj, ja szukam... Dobra. I czego szukasz? Nie, nic. Ja myślę. Udaje ci się robić tą trzecią markę? No... Tak... Średnio. Aż jest lepiej. Zdążyłeś pierwszy gratki. 87. 3200, 250, 502. 502. U ciebie? A damage'a?
No. Ogółem, parametry ci. No. To co zrobiłem w tej bitwie, powiedziałem ci. No, 4-7 są włączone, jak na to. Mało. 45-65. Zobaczymy, czy to mi podwyższy to, co teraz zrobiłem. Jeszcze chyba dwie bitwy zdążymy. Mhm. Dobra. I będę miał materiał, przynajmniej troszeczkę materiału będę miał. Dobra, no to. Dobra. Czekaj, bo nagrody dostaję. Ile już masz paczek? Tych małych to zbieranych. Niestety wiesz, nie płacą mi za reklamę wody, nie płacą mi jako community contributorowi, bo nie jestem nim niestety. No to wiesz, to... cóż. No dobra. Ale tych małych ile? 45-80 w zaokrągleniu. Bo 79. Tak, ale paczek. Paczek 0. O, no to jak masz 0 to może? No. Na środek jadę. Tam gdzie zwykle. Na środek? No dobra. W sumie kurde za arty mają. Powiedz no, już 200. Chociaż może... może trzeba zmienić plan. Czemu mówię? To ci nie podoba? Takie dwie arty na otwartym, wiesz? Kto by tam patrzył? W sumie oni Krana i Ebole mają. Nie wiem, zobaczymy ile czołgów na prawo. Będziesz mnie wspierał na zielonym? No ja jadę zielony. Kurde, kopcie. Przed chwilą to się zapytałem, czy będziesz mnie wspierał. Ale dobra. Rozumiem, że tak. Chociaż wątpię. Tylko czekaj, bo ja się zapatrzyłem. O 3 marki na 903. Też tak kiedyś będę miał. Okej. Wierzę, no. Teraz trzymać kciuków nie mogę, ale uwierz mi, że trzymałbym, nie? Oho. No to jak już tu trzymasz kurde kciuki, no to coś już się dzieje. Panie Eber, mogę się z panem przywitać po przyjacielsku? A, nie trafiłem go. Może będę miał jeszcze jedną okazję. On jakiś taki troszeczkę... nieprzytomny ten Eber, ale przynajmniej wyciągnął mnie pod TVPK. I pod Artę. Która łupnęła w ziemię za 530. No i dużo czołgów tu jest. On się ulewa na ciebie? Tak! Puka, puka. Arta strzeliła! Okej, dam mu jedną. Rykosa. Jest, wszystko wystrzelał, tylko raz mnie przebił. Early jest tutaj, jak coś. Kurde, markowanie. Przeżyłem! Tego. Przeżyłem! Ale jedna arta mi ponad 1000 HP zabrała. Eber chce się zemścić na mnie teraz. My to przegramy. Jestem martwy. 2100 zrobiłem. Coś takiego. Przegramy. Dobra, i uciekać stąd. No ile zdążę? No, nie. Dobaj, daliśmy ciała. Nie przebiłem go. Nie no, gościu w GC-ku łupnął w ziemię za 530. Ebole wykryłem, o jest. Ej, golda nie mam, no. A w ciebie za 294, co to jest za uczciwość? No po prostu... Dobra. Strzelaj sobie w te plecy, no. Mówię, to robiło różnicę jakoś. Wiesz co? Nie przebiłem go, a Jezus. Dawaj Erliego. Zachciałem się Erlim. Ostatnia bitwa na tym odcinku. Coś Markę ciężko będzie mi na nim wbić. Marlin. I na Chieftainie.
O, widzisz. Wiesz, powinniśmy wziąć ty wieżowca, ja wieżowca, a nie wzięliśmy wieżowiec i czołg do walki w zwarciu, ale dobra. Okej, no to... Czekaj. Na Erlim, bo Erlim już dzisiaj grałem. 43.05. To na pewno wrzuci nas na... otwarte z Arton. O to chodzi. Nie, to... Jej! Jej! I ty, jak tutaj nic nie zdziała, to po prostu nie wiem, ale jest dużo medu, więc na mordowni chyba nic nie zdziałam. No i czemu ja ciebie posłuchałem, że jak bierzemy ciężkie wieżowe, to bierzemy ciężkie wieżowe? To bym super koniec tą miazgę zrobił, no. Akurat ja nie mam czołgu wieżowego, mam czołg do walki z warciu, więc... Ale i tak zrobić. Powinieneś wyczarować sobie jakiegoś ISA 7, coś takiego. No, żebym jeszcze miał ISA 7. Albo drugiego Erliego. No, żebym... mi się... ja bym jeszcze miał czołgi na Erliego, żeby zrobić. No to rób. Powiem ci tak, ja mam 2000 bitów i to 5-5, a nawet nie mam, to wiesz. Wiesz, mi wystarczyły żelazne chęci, silna wola i jakoś zrobiłem. No właśnie, kurde, ja też planuję to zrobić, co ja nawet ty robię. Tylko, że kurde, czołgu w ogóle nie mam, muszę czołgi na tym zrobić. Za słabą wolę masz po prostu. No nie, no na Arliego, no to potrzebuje orty brytyjskie zrobić, no tego, znaczy no, na aliantów. Jakieś, no te najlepiej brytyjskie, no. Brytyjskie. Chociaż wiesz, brytyjskimi to standardowo, to jeśli chodzi ci o uszkodzenia, to młot, jeśli parabola, no to Brytyjczycy. Mhm, ogłuszenie chyba. Nie, tam na tych miejscach... Brytyjczycy parabola. Parabola. No, niby tydzień... Co tam, dwa jest. Tylko kurde, żeby mi się chciało jeszcze robić arty dychy. Dobra, nie będę się bawił, wciucił babkę, załaduję od razu pociski goldowe. Jezu, co mnie podkusiło, żeby tak grzech popełniać? Wiesz co, jakbyś się ustawił na A3, miałbyś przestrzał. A czy ja gram artą i czy ja wiem takie rzeczy? Dobra, jeden dostał, jadę. Panie 113, proszę się wycofać. Lipton. Co jest? Nie mogę... Nie mam jak się ustawić, żeby robić uszkodzenia z bezpiecznej pozycji. No powiem ci, że też. W ogóle jak uszkodzenie robi. O, super, super, a jeszcze gościu 113 nie blokuję. Standard na open. Mam 103 na open. 130 na open. Ginę. Czemu ja ciebie rapał słucham cały czas? To... Ja wiem jedno. Ciebie się nigdy nie słuchać. Nie, ciebie nigdy nie można się słuchać. Czemuż to? Polaczek jest mądry. Załadował haeki na mnie. To jak ktoś... No, nie spotnął. Ta, nie spotnął mnie. Teraz nie spotnął. Mój błąd, to był mój błąd, przyznaję się. O, mam spota. Bierzę ją na kappa. O, chyba to. To jest chyba ważniejsze. Taka, że mi karta nie ściągła. Mi się wkurza. No właśnie, artekat. RTKD. Jeszcze ogłuszenie mam, o, artykuł. Polak hity załadował. Super. Gościu 113, nie pchaj się! A czemu? Zabronisz mu? Tak, bo on przeszkadza nie tylko mi. On ty jeszcze bokiem do Polaka się wystawia. A co zabronisz? No może wszystko, to jest prawda. Super, tyle z moich uszkodzeń, 1800, nie, w tej bitwie. Erim, no nie, myślałem, że coś więcej zrobisz.
gościu, nie wnerwiaj mnie. Owszem, mój błąd, teraz tam źle przycelowałem. To ja już więcej kombajna zrobiłem. To 400. No to fajnie. Na takiej mapie, ale to nie. Kurde, nie, to teraz prostu wycofa, jak wycofa, no to już też wygrany, no. Co, wycofał się. Ile ten leopard PTA miał HP? Pula. Nie, 800. Dobra, ja się na artę przystawię. A chyba, że się pojedzie utopić. Złam z kolei też miejscówkę wybrałem do robienia tych uszkodzeń. Nieszczęsny. No cóż. Leci. Nie doleciało, ale trafiłem. Wewrak. A w sumie wewraki to się zawsze trafię. O, na gąsy to asysta chociaż wpadnie. Słuchaj. 2000 i 400 po asyście, 700 po asyście. Czyli łącznie 2700. Dawaj Super Conquerora, ja wezmę ci w tej i kończymy tą zabawę. No dobra. Niech ci będzie. Pytanie, spadła marka czy nie spadła? Coś 43 mówiłem, nie? No, 44 chyba. Nie wychłopiał 3 marki dać 87, ale zrobił 81 katewit. Znaczy w tej nie mi spadło do 45-46. Early 42-85. Dobra, dawaj. Oj, ciężko będzie coś z tymi markami. Nie. Czekaj. A zobaczę, czy mam może dyrektywy na dosyłkę. To ostatnią bitwę można tak na bogato pojechać przecież, nie? A mam. Super. No to cały czas na dyrektywach, ja to nie. Jeśli mam nadmiar, to zużyję, a tak to nie. No ja tylko mam tyle, że... No to szkoda, ale nie patrzę. Ooooo, tylko minus taki, no, że to jest bitwa na ósemkach, to szybko pójdzie i ma uszkodzeń do robienia. Przynajmniej felaki będą. Ja właśnie nie wiem, czy jechać sobie na E7 czy E1. Ja chyba nie wiem. Bo znowu pojadę źle i mało uszkodzeń zrobię. Nie, jadę zero, może pojadę. O, apazie. W bitwie. A no, u nas. Nie, jadę na prawo jadę. Tylko byś mnie tak może... Co? Puściłbyś się? Nie. Ja mówię też, gdzie jadę. Chociaż... Nie no, dobry rozkład sił będzie. No nie miał dwie arty, potem cię tak trochę... No w sumie, ładnie, dobra. Tak ładnie powiedziawszy, dymać cię będą, ale... Kuba... No ładnie powiedzieć. No ładne słowo, no. Nie ma o co ci chodzi. Straciłem teraz czas, robiąc to zbędne kółko. Oj, cięcie było. Zleciał się bot. Dobra, ja chyba na ten... Mocne obciążenie jest serwerów teraz. Mam 80 tysięcy na jedynce osób na to rzeczywiście. Jednak dobrze, że się zdecydowałem tutaj przyjechać. Dobra. Że najgorsze, że ja chyba już nie przejadę. Kurde, nie wypomniałem patrzeć z tej strony, ale tak to no to sro demerza zrobi, no to chyba. Nie przejadę tutaj. Czekaj, a z tych okienek będę miał na nich bicie, czy nie będę miał na nich bicie? Chyba co. Chodzi mi dokładnie o tego Isa i fałeczkę.
Nie wiem. O, spanowałem. Mam, tylko że źle spojrzałem. Dobrze. Kurwa, jego artekadę. Miejscówka naprawdę fajna do robienia tych uszkodzeń. Co? Podjechałbym sobie zaraz. Tam, właśnie zaraz. Sam bym sobie podjechał. Jeszcze trochę zagrał jak idiota teraz. Podjeżdżamy. Linią 0. Jedziemy. No tam, właśnie 0 KD, chodź jedziemy. Co, linią 0? No. A dobra, jest tutaj pojechany posady. Ja pojadę z tamtej strony, wiesz? Dobra, KD strony. Dobra. Przecież zabiję tą stronę. Ja mam tutaj Isa i fałeczkę. Dobra. No to przetrzymaj mocno. Chyba, ale wiesz, że ja pokazuję teraz dolną płytę. Tylko który to tam do waszej zaraz się nie wychyli. O, Polaczek jeszcze. Od boku. Uważaj na bok, nie? Spoko, spoko. Piszę, ale tam katalizm. W sumie ty, może i znajdę obrzutę na nią. Teraz jestem akurat w takiej fajnej pozycji, że guzik mogę zrobić za przeproszeniem. Bo nie wiem, w którą stronę patrzy Fałka. No, mogę go zakonstruować. A to teraz dojadę do ciebie. Jakbyś mi wyspotował tą fałkę, to mógłbym tego Isa klepać, nie? No bo 6-0 już nie żyje, poczekaj. Kurde. W sumie czekaj. Spróbuję cię, spróbuję tam dojechać do tego, bo jeszcze że plecy dostanę. No dobra, jadę. Dobra, fałka strzeliła. Nie przebiłem, bo jestem na ogłuszeniu, elo. No to prost jest tutaj. Jeszcze. O Jezu, wiedziałem, że będę skierował. Przejechać. Fałka się schowała? Nie wiem. Może to przeładować? Dobra, już nie muszę. Ale możesz ją dobić. Spróbuję. No, na 25 HP jest. No, jest tam schowana, czekaj. Przejadę, może dam radę. Dobra, przyjeżdżam. Jadę tego Polaka. To robicie tego 50 HP. Tylko wiesz, 2200 mam zaledwie, więc... Dobra, ten. Buga, buga zrobicie na niego. Nie, gościu, Patonie, co ty robisz? Teraz... Nie. Przez to, że o. Przez ciebie zerwałem, nie będziesz miał uszkodzeń. Bo ty, ja chcę się cofnąć, a ten we mnie wjechał. Nawet wstecznego nie włączył, tylko jeszcze parł do przodu. Aha. Randomek, no. I mnie jeszcze wyzywa. Dobra. Kiedy ten kapłan gdzieś tutaj w szlaku jest? Ja się boję. Nie, bój się. Boję się. Są uszkodzenia do robienia. 4,5 mam. Bo... Ja mam 3. Mamy te dzielnego T4-9. Nie przebiłem kobułka. Trafiłem. No, myślę, że... Uważaj na tą górkę jakby co, nie? Spoko. Ale równe 600 HP mam. Następnie nie miał tam zbyt jeżdżać. O, trafiłem. 4000, doganiam cię. Ale mnie boli to, że nie przebiłem tego kawuka. Widzisz. Te 4. A nie, akurat tak sobie, że go nie trafię. Uuu, ale peszek. No to jest tam. No, dlatego te 4-9, że. Jedna arta strzeliła. Nie trafiłem w T4-9. Co?
Co? Sprawdziłem zapadł. No nie, ja jej nie podjadę. Ty, Patona w wieżę przebiłem od przodu. To nice. Nie chcę mi się wychylać, bo wiem jak skończę. Arcioszki po lewej, Kuba, uważaj. Pamiętam, właśnie strzeliły we mnie, ja go nie trafiłem. No nie, w budynek musiał pocisk polecieć. Dobra, jeszcze druga jest. Jeszcze dwa czołgi są, jeszcze dwa czołgi. A, Arto tam uciekł. Dobra. 4220 i 500 asysty. Tym oto miłym akcentem, drodzy widzowie, kończymy. Niech nas wrzuci tylko do garażu i kończymy całkowicie. Odcinek pierwszy, raczej część pierwsza, nie? Część pierwsza to jest. A kiedy będzie część druga i ostatnia, to nie wiem. Zmarkowania ci pana, to z 200 odcinku się można spodziewać na pewno. No panie, kto to będzie chciał oglądać? Kto by właśnie nie chciał. Będą dwie części, to jest część pierwsza, a kiedy druga, to nie wiem. Kiedy Rafała mi się zastanawia? Chodź do mnie! Na minusie 5700, więc elo. No siema. Dobra. A, to jest twoje pożegnanie. 46.01. Mamy to. Mamy to, panie, mamy to. Więc na razie, do następnego odcinka z markowania. Oczywiście to jest normalna seria Plutony Złota, ale wiecie, markowanie Chieftaina po drodze obiekta, więc na razie, papa. Papa. Pa.